Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludziska, jestem Shoreheim, to jest kolejny odcinek naszej grze kosmicznej przygody w tym cudownym, zamarzniętym świecie. Zamarznięty na tą chwilę, bo znajdujemy się na takiej mroźnej planecie, ale to nas nie powstrzyma. W ogóle taka myśl, zaraz na dzień dobry, to w trakcie mojej nieobecności w grze, czyli wyłączenie jej i włączenie na nowo, jakimś cudem miecz zmienił się na kolor fioletowy, czyli taki jak wybraliśmy kryształ na początku, a stół jest nieaktywny. No ale nieważne, kontynuujemy. Kontynuujemy. Kolor miecza to tylko kolor miecza. Tutaj możemy sobie medytować, więc może gdy pomedytujemy, to wtedy nam się odblokuje ten stół. Jestem ciekaw, czy z racji, że mamy ten rozłączany miecz, możemy teraz jakieś nowe umiejętności odblokować. To by było przyjemne. Ale nie wydaje mi się. Nie. Nie wydaje mi się. Potężny rzut mieczem. Masowe spowolnienie. Jakieś pierdoły. Dobra, weźmy sobie to. Z tym BD1 będą nam także wskaźnik mocy uzupełniać. Jestem ciekaw, czy w pełni, czy tylko w jakimś tam stopniu, ale tego dowiemy się w trakcie. Gdzie my mamy iść? Tam. Tam mamy w ogóle przejścia wcześniej. W miejscach, w których byliśmy, ale nie wiem, czy chce mi się wracać, czy teraz mi gra pozwoli tam iść. Jeżeli tak, to pójdziemy. Jeżeli nie, to się tam przejdziemy innym razem. Podoba mi się to. Ale czego konkretnie? Oj, suru. Ktoś jest na dole! Oczywiście! Oink! Spróbowałem! A to moc używa! Dobrze wiedzieć! Ajajajajaj! Oink, mamy go! Oink! Strasznie mi się podoba ten atak, mega wygląda! Ale jestem ciekaw, czy... A, to jest dobry atak. Dobra, ogarniam to. W momencie, gdy mamy miecz pojedynczy, to atak rozłączonym mieczem atakuje grupę wrogów, ale w momencie, gdy mamy miecz podwójny, to wtedy skupię się na jednym. Hakowanie. Co ty mi hakujesz, misiu? A tamte drzwi, dobra, ale ja bym chciał zobaczyć, co się kryje tu. Czy mogę tam gdzieś wejść? Niekoniecznie. Czyli idziemy tutaj, tam gdzie nasz kochany mały robocik hakuje. Zamknięte. Co myślisz? Open. Użyj swojej stopy. O, wow. Nie masz racji bytu. Mógłbyś... Oh, lovely. Goddammit. Nawiązano kontakt. Twoje szanse na przeżycie są niskie. Znowu dostałem osiągnięcie, bo znowu zapomniałem... Ej, mały! Tym! Znowu zapomniałem nakładki wyłączyć, ale mam nadzieję, że nam to nie przeszkadza. Hakuj ich. Niewydajny człowiek. Weź bij równego sobie, co? Obezwładnienie rozpoczęte. Urocze to jest. Ciebie też sakuję. Systemu. Hakuj. Atak udany. Ej, on jak mi przywalił. Halo, co tu się dzieje? Oh no, ale mi przywalił. Uciekajmy, uciekajmy. Dajesz, BD. Dobra, tego się nie opłaca ciąć. Ja myślę, że... Ile my rozwaliliśmy jednym ciosem w ogóle. Urocze. Lovely. Dobra, co ty chcesz? Co ty chcesz, BD? Gdzie ty jesteś? Halo, BD? BD? Bili. Skanowanie, dziękuję. Właśnie, jestem ciekaw, co to jest, bo widzę ten pojemnik już.
tak. Mnie też ściska na ich widok po wszystkim, co przeszliśmy. Lovely, zrobimy sobie pojedynczy miecz. Zajęli ilu? Nie to, to. Nie, zauważyli mnie. I to nie wszystko. Wydobywają kryształy Kyber. Co? Ale w ogóle Cal mówi, jakby był taki zmęczony, załamany albo zmarznięty. Pa, 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 ra, pa. Budownik! Nie jestem atakowy! Jest radny! No dalej, atakuj! Mi się kolorowe, bo wypływa... Co? On mi... Odsuńcie się! Goddammit, weźcie się ode mnie. Może uciec! A co mówisz z tego? Szybki jest! No strzelbym. Uda mi się! Bezpośrednie trafienie! Direct hit! O, pięknie, mamy to. Na Datomirę musimy wrócić z tego, co widziałem, jeżeli dobrze przeczytałem. Powiedzmy, że jest fajnie, no ale no. Datomirę to tak średnio. Dobra, którędy i jak? Mam jakoś przepłynąć może? Nie pamiętam, jak mam być szczery. No, mógłbyś zanurkować Cal na przykład. Halo. Sił kolorowy. No, dziękuję. O, widzisz, da się. Jak się chce, to się da. Dobra, kochani. Kontynuujemy. Dobra, wynurzamy się. Co my tu mamy? Jestem ciekaw, czy spotkamy kogoś z... jakby z tej sagi filmowej tutaj. Bardziej. Z tych bohaterów, których widujemy na co dzień, raczej nie kojarzę, żeby któryś był, szczerze mówiąc, w filmie. Chyba, że w którejś z tych nowych, ale ich nie oglądałem wszystkich. Skończyłem chyba na pierwszej części nowej trylogii, więc no. Kurde, byle jak się tam dostać? Tu się nie da, tędy się nie da, tam się nie da, tu śnieg sypie, w ogóle zimno jest i niefajnie. Patrzę za okno i też sypie śnieg i wcale mnie to nie pociesza. Dobra, tędy, tu jest jeszcze jakieś inne przejście może akurat. Nie pamiętam już, którędy płynąłem, to jest najgorsze. Słychać szturmowców, ale... Co mi to daje? Nic mi to nie daje, bo nawet nie wiem, z której strony ich słychać. Wypłynęliśmy tu, gdzie byliśmy. Czy może przepłynięcie tędy coś da? Ja temy, tak ja nie lubię takich sytuacji. Ja mimo wszystko chyba lubię, jak mnie gra prowadzi za rączkę. Wiecie? No to swój urok. A! No dalej teraz! Walcz na mnie! Nie mogę się do niego dostać! Jakimś cudem nie zginąłem od... Atakuję nieprzyjaciela! Goddammit, misiu. Jakimś cudem nie zginąłem właśnie od tego, od wyrzutni rakiet. Tym razem już oberwałem, niestety. Cal, miałeś go załatwić tym, a nie... Swoją drogą, fajnie by było, jakbyśmy dostali w końcu umiejętność odbijania tych cholernych rakiet. Chyba, że możemy odbić rakiety użyciem mocy. Widzisz coś? Oh, wow. Nie będę odwalać całych jestem! Goddammit. Moglibyście mnie zostawić, bardzo proszę. Nasza kompania nie odpuści. Co za szybkość. Goddammit. Goddammit. Spadać. Ten też jest to jak myśli. Dobra, tego mamy z głowy. Dopadnę cię, Jedi! Dobra, mamy cię z... Nie, dobra, jednak jeszcze nie. Ajajajajaj, wyrwałem, niedobrze. Za szybko, Adam. Znowu za szybko. Nice, udało się zmienić miecz w trakcie. Bo fajne, użyliśmy tego specjalnego ataku, który jest dostępny. Ja pierdzielę. Skąd was tu tylu jest? Skąd i dlaczego? Temet, spadaj.
A najgorsze jest to, że chce mi się kichać, wiecie? Czemu ty mnie bijesz? Przecież miałeś zostać zeskanowany. Teraz, Billy, teraz, lovely, no. Strzelaj mi się. Ej, teraz umrę, jak tak dalej pójdzie. Nie jest fajne, to nie jest fajne. Nice, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale zrobiłem. W ogóle zapominam o tym podwójnym skoku. Spadaj! Lovely, biegniemy dalej, kochani, na modliszkę. Ale dlaczego? O, pod wodą się rozmawiać nie można. Lovely. Dobrze wiedzieć. On powinien też, z racji, że ma tą maskę do nurkowania, to powinien móc się komunikować z drużyną. A co jeżeli wylądowałby w środku oceanu? Musiałby się wynurzyć, a może on by nie chciał? Szafowałam ich. Szyfruję też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Okej. Może kupi nam to trochę czasu. Dzięki. Miejmy nadzieję. Ilum była naszą planetą, Kal. Nie pozwól, by o tym zapomnieli. Oczywiście, że tak. Rozwalimy ich wszystkich. Potniemy na drobne kawałeczki. Parara, pa, pa, biegniemy. W ogóle co tam u was, ludziska, co? Jak wam się żyje? Wszystko dobrze? Wszystko w porządku? Mam nadzieję. Ojej, jej, jej. Jak udał ci się ich wszystkich? Ja mogę w nich mieczem rzucać w ogóle, to jest logiczne, ale nie pomyślałem o tym, jak mam być szczery. Nie powstrzymasz. Poink, poink, poink. Pora tym kończyć. I mamy cię z głowy. W ogóle oni się powinni rozpadać na części pierwsze. Takie jest moje zdanie. Powinniśmy ich przecinać, szatkować, ciąć, łamać. Wszystko, co najgorsze. Strzaskane jezioro. Jeśli dotrą tutaj przed tobą... Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. Zdążę. Biegiem, bieg... O. Mamy towarzystwo. Atat. Nie gryź, zamknij modliszkę. No, przecież ścigacie się Imperium. Oszalałeś, młody? Zaufaj mi. Ufamy. Zamkniemy statek. Damn. Nie. Dobra, musimy go pociąć. Musimy go... Ojej, nie zdążyłem z tego uciec szybko. Pomóż, Billy! Bili. Dobra, mamy jednego z głowy. Tego też musimy załatwić. Nie ma innej opcji. Aha, oczywiście Karl nie trafił. Bo po co? Damn! Holender. Drugi by... Oh, fuck my life. Ale przynajmniej tamten numer. Wyłaś, pilocie. Wyłaś, pilocie. Nie ma go. Pięknie, ludziska. Daliśmy radę. Czy jest tutaj jakieś miejsce, do którego się teraz możemy udać? Niekoniecznie. Tutaj było. Ale... No dobra, pal licho. Kiedyś tu wrócimy. A jeżeli nie, to trudno. Pewne tajemnice muszą zostać nieodkryte. Czy coś? Nie wiem. Czemu drzwi się otwarły? Kto tam chodzi? Ładny jest ten statek, nie? W takim kolorze. Strasznie mi się podoba. Dobra, jesteśmy na modliszce. Oczywiście, że się udało. Wątpiłaś? Bez was by mnie tu nie było. Dawniej na bracie marzyłem o szturmie na Coruscant u boku ocalonych z Rady Jedi. A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardzisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z gry i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na Billy. Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Daj mi chwilę. Dobra, kontynuuj tę rozmowę z nimi, no. Nie teraz, mam robotę. Bidiwan, miej Kala na oku. Aha, czyli po prostu mamy sobie lecieć. Dobrze, jeżeli taka jest wasza wola.
Na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Na Zefo? Kashyyyk, Bogano? Ilum? Zefo? Możemy lecieć zobaczyć, co jest na Zefo. Ale wciąż mamy miejsca, do których się nie dostaniemy w chwili obecnej. Przynajmniej według mapy. Kashyyyk? Kashyyyk było pierwsze, prawda? Dobra, nieważne. Lećmy na Datomirę. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakiś, wiecie, ostateczna misja albo coś w tym stylu. Pojedynek. Pojedynek z kim? Jesteś gotów na to wyzwanie? Oczywiście, że jest. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Ty wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć rany. Dlatego jest... Dobra, cicho. Ja się muszę przebrać. Chcąc walczyć z kimkolwiek, ja się muszę przebrać. Zdejmijmy to. Załóżmy jakiś taki... O, Billy, ty będziesz w takich czerwonych barwach, albo w zielonych, nie, w takich... Dobra, w takich zardzewiałych będzie... Oni będą myśleli, że ty jesteś słaby i zniszczony, a ty będziesz... Moi drodzy... Umarło. Wzięło i umarło, tak w skrócie. Na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być... Kurde, ciekawie mnie, co jest na tym Zefo, ale jeszcze raz się musimy udać. A... Nie, dobra, lecimy na tą Datomirę. Było mówione... Przed... Przed cięciem było mówione, że lecimy na Datomirę, więc lecimy na Datomirę. Nie ma... Przebacz. Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Zobaczymy, moja droga, zobaczymy. Zaleczyć rany. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Jak roczek ludzka... Kawa. Kawa to jest moc, a moja się właśnie skończyła. To jest przykre, wiecie? To jest naprawdę bardzo przykre. Gro, pozwól mi tam już usiąść. Ja bym chciał podejść do lądowania i pobiegać po Datomirze. Datomira. W ogóle mam taką... Kurde, trochę głupawe ludzie, a trochę takie zmęczenie i w sumie nie wiem. Uff, szkoda gadać. Jestem ciekaw, co na nas tutaj będzie znowu czekać. Bo rozumiem, że wyjdziemy do grobowca. Czy tam świątyni, czy jak ktoś to tam nazywa. Pytanie też, czy spotkamy naszego kochanego wędrowca? Wędrowca. O, wędrowca. Będzie dobrze. Musi będzie być. Dobrze. Swoją drogą. Gdy byliśmy tu ostatni raz, to było to w cholerę zombie. God damn it. I znowu są. Jak ja nie lubię takich natrętnych przeciwników w grach. To jest po prostu jakiś dramat. God damn it. I człowiek przyleci na planetę i na dzień dobry musi się denerwować. Co ty zaś chcesz? No chyba nie. Jeszcze jeden był. Dobra, na dole został tego. Olać go. Kontynuujemy naszą przygodę, moi kochani. Ciągle mylę przyciski. Zdążę? A, zdążyłem. Jest szybki unik? Nie, oni, dobra, oni są w tym miejscu, w którym byli. God damn it, tam przecież... A nie, tam wmuchło. Fuck my life. Myślałem, że oboje oberwą, ale... Fajnie, podoba mi się. Ty musisz robić uniki. Nikt cię o to nie prosi, w ogóle... Stwierdzam... Że tych zombie tutaj jest stanowczo za dużo. Ja wiem, że zombie walczą w grupach i w ogóle. Ale na zombiaki, które... Nie widziałem tego wcześniej, także idę zobaczyć. Na zombiaki, które walczą w grupach... To kuźwa powinny być strzelby, a nie... Tam w ogóle się naprawdę przejść gdzieś. No ale mniejsza. Chociaż w sumie nie, dobra, myśmy tędy szli. Musieliśmy to widzieć.
Czy chcemy zejść na dół, żeby zobaczyć, co tam jest? Jak mam być szczery, to mi się nie chce, więc chyba idziemy za misją główną. Tak jak kiedyś proponowałem, chyba zrobimy sobie albo live, jak się uda, albo odcinek po prostu taki zbieracki. Myślę, że to będzie spoko opcją. Swoją drogą, kochani, jak już jesteśmy przy odcinkach, to czy wy chcielibyście serię z czegoś innego? Bagong? Dajmy go! O nie, o nie! A to jest droid. O nie, 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 nie. Ale to jest przykre, bo ja... Dwóch wrogów i jeden był latający i ja go zepchnąłem w przepaść. Czego nie rozumiem? Po prostu John... A, dobra, nic. Nic nie mówię, moi kochani, nic nie mówię. Tutaj sobie pomedytujemy. Jestem... My God, co to było za ścinka. Mam nadzieję tylko, że nie mogliśmy ich zeskanować i dowiedzieć czegoś ważnego. Może to by było, wiecie... Takie, o, zeskanuj go, nie zrzucaj ich w przepaść. To dowiesz się, jak, nie wiem, dojść do czegoś. To było spoko, ale niestety się tak nie dzieje w tej grze, więc jakby... Troszeczkę się nie przejmuję. Znowu będziemy z Topolem walczyć? Mistrzu. To błąd, że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Kal jest taki trochę bez życia w ostatnim czasie, naprawdę. Jaką śmierć niesie ci odwaga. Fioletowy miecz, Michiu. Mistrzu. Czego się nauczyłeś? Nauczyłem się wszystkiego, co wiesz. Be. Ale czy siła to odpowiedź? Co jest grane? Po co się to wyświetluje? Co to znaczy? Mistrzu. Nigdy nie zapomnę. Co? Ta strata jest częścią mnie. Czy ja mogłem tutaj dokonać wyboru? Szanuję twoje nauczanie. I twoją ofiarę. Mogłem się z nim naparzać? Jak herbatę? Pamiętaj, wytrwałość ujawnia ścieżkę. Ja tu czegoś nie ogarniam, jak Boga kocham. Ale nice, nice. A wy co tu robicie, do jasnej cholery? Nie stracić go z oczu! Zawiodę was, bracia! Tylko ty we mnie strzelasz. Pathetic. Dobra, przechodzimy. Jakoś tak, kurde, bez szału ta świątynia póki co. Tak, otworzyło się, oni byli po prostu w środku. Ja myślałem, że wiecie, że to będzie takie miejsce kultu, do którego nie ma miejsca wejścia nikt, bez mocy i tak dalej, a to dupa. I mogę się założyć, że tam jest nasz kochany wędrowiec. Więc powróciłeś. Odważny, ale... Oj, zdjęła maskę, dobrze mi się wydaje? Możliwe. Merin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Dobra. Tak mówisz. Urocza Cal. Jest. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Oj, trąciłem mikrofon, wybaczcie. Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Dbaliśmy o pokój.
Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. A Malikos tam czeka. Imperium, ja mogę być jednym z ostatnich. Śmiałbym się, jakby ona teraz jak zniszczyła ten miecz. I wyrąbana. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Ona sobie może tak włączyć ten miecz? Broń zstąpił na nas i zabił mój lud. Moje siostry. Okej. A kto to był? I zostałam sama. To był Darth Vader. Wśród ciał. Nie wiem kto, ale tak przyszło mi do głowy. Malikos przybył. I co zrobił? I obiecał mi zemstę. I gówno dostałaś. Zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Okej, okay, czyli nie będziemy się mierzyć z Malikosem. Przyda ci się. Lovely. I znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Mhm. Pytanie, ona teraz jest friendly, Malikos czy... jest blisko. Możesz zawrócić. Mogę? Mogę. Stawką jest życie. No to... Niewinnych. Nara. Nie, no dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Widzi, coś znalazł. Jest rzeźba, nie? Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą. Dzięki. Tak, będziemy się mierzyć z Malikosem. Dobrze przypuszczałem. Cal Kestis. Malikos. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? On jest Sithem, prawda? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. W ogóle czemu oni tu mogą tak ofodzić? Ja ją kontroluję. Ja tu czegoś nie ogarniam, tak fest. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Geralt, przestań gadać, zacznijmy walczyć. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To koniec! Zaczyna się od wyzwisk. Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Coś w tym jest. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Karl, możesz dołączyć do Malikosa. Możesz się stać jednym z Wiedźminów. Nie ma jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Szkoła Miecza Świetlnego. Czas na coś nowego. Ty i ja. Dołącz do niego. Dołącz. Dołącz, Karl, nie bądź głupi. Zbudujecie coś lepszego. No Karl, no. Się kurwa nie umiesz bawić, misiu. Więc Datomira będzie twoim grobem. Dobrze mówiłem, że z Sithem. Ja chcę czerwone miecze. A, szybki jesteś! Nie! Nie trafisz mnie! Zakład? To nic takiego. Rozgania moc, widzieliście? Tak, mogę tak powiedzieć, że rozgania moc? Dobra, idziemy go. No, chodź tam, nie misiu. A, dobra, żadnym tym niego nie mogę zaatakować. O, walnął mi. No i co mi zrobisz teraz, co? O, odepchniesz, dobra. Tylko tchórze uciekają. Oła. No dalej! Nie, ja nie chcę podwójnym Kal, ja nie chcę. Ja chcę pojedynczym. On jest sam. Malikos, misiu, to nie jest zabawa. O, no dobra, dobra. Ej, Billy! Czasem się uda ten unik faktycznie zrobić w ostatnim momencie. I to jest... Fuck my life. Dobra, mamy go.
Walcz ze mną! No, wyrwij kawałek ziemi znowu, no. Teraz będzie kute? Będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Będzie, 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 nie będzie, będzie, będzie. Obetnie mu rękę. Myślałem, że do mnie dołączysz! Ale ja chciałem! Ej, dobry jest koleś. Nie masz praw do Datomiry. Nie masz praw do naszej magii. Czemu się wydaje, że ona umrze? Wstań, Kalukestisie! Jeszcze żyjesz! Dobry jest. Powiem wam, że zawsze, ale to zawsze, odkąd pamiętam. Teraz już giniesz! Tutaj! Ej, Bidi? Wolałem Sithów. Zawsze. To nic takiego! No po prostu sam wygląd tych bohaterów jest po prostu przekozacki. Muszę się niestety uleczyć i obawiam się, że w związku z tym, że tyle się leczymy, to możemy mieć za chwilę niemały kłopot. Damn, myślałem, że on skończył już. No kurwa. Synie. Ah! Szybki jesteś! Dobrze mi się wydawało, że możemy rzucić w niego tym, czym on rzuca nas. Szczęśliwy traf! Jeszcze trochę. Najgorszy jest ten atak mieczami, który on wykonuje. Nie pozwolę ci się pokonać. Będziesz musiał, misiu. Dobra, mamy to. Pokonaliśmy. Malikaza! Fajnie. Oj, chyba zostaniesz pogrzebany żywcem. Będzie twym grobem! Lovely. Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. Fajnie. A czy to znaczy, że mogę teraz korzystać z czerwonego miecza? Boże, gro, pozwól mi w końcu, proszę. Proszę, wszystko, tylko oddam ci wszystkie moje kolory za ten jeden. Naprawdę. Dobra. Co mi powiesz? Co naprawdę robisz, Kalukestisie? Budowniczowie grobowca, Zepho, stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc. Okej. Okay. Się mu przeciwstawić. Wy nie wiecie, kto to jest? Niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. O, lovely, miło. Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. Cieszę się, że żyjesz. Dobrze mieć sprzymierzeńca. No, tak, to miła odmiana. Moment. To miejsce jest. Przerażające. Nie no, czemu przerażające? Całkiem lovely wygląda. A na dole jest fajny taki vibe. Ale tu w ogóle się wchodzi taką czerwoną komnatę. Fajnie to wygląda. Co ty zaś chcesz ode mnie? Dobra, teraz się coś wydarzy. O ile nas nic nie zaatakuje, to pewnie ta świątynia ma jakieś systemy obronne.
celowni. To nie może być tak proste. W końcu to mamy. Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Pocałują się. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. Lec z nami. Tak. Po czystce byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś. Inaczej by mnie tu nie było. Ale życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. W tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Ale ona ma zmarszczki na czole, Boże. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Cieszę się. Chcę walczyć u twego boku. Lovely. A dasz mi buzioka? Fajna jesteś. No weź, no daj buzioka. Jakie pis. Boże, ludzie. Zmieniamy się. Stary. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidi? Zgadzam się. Aż mi kontroler zawibrował i znowu. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Damy radę. Dobra, moi kochani. Tutaj zakończymy ten odcinek. Pokonaliśmy Malikosa. Zdobyliśmy Astrium, także myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. A resztę zrobimy następnym razem. Za oglądanie tego materiału ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobał, to nie zapomnijcie po sobie czegoś zostawić. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I niech moc będzie z wami, kochani. Trzymajcie się. Hej, hej.